Witam w drugim już odcinku naszego wirtualnego studia. Tradycyjnie ze mną jest pani doktor Anna Okruszko. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Dzisiaj nasze studio w troszeczkę nietypowej scenerii, ponieważ chcemy opowiedzieć o zabiegach, które mogą budzić grozę. Oczywiście clue naszej dzisiejszej rozmowy będzie zabieg, który z Halloween może się nam skojarzyć jednoznacznie, czyli vampirzy lifting. Ale zanim powiemy o vampirzym liftingu, zacznijmy od dermabrazji. Wampirza nie jest, ale krwawa bywa. Czy zawsze zabieg musi być krwawy i po czym poznać, że został dobrze wykonany? Oczywiście nie. To wszystko zależy od tego, do którego poziomu skóry chcemy dojść. Jeżeli wykonujemy zwykłą mikrodermabrazję i jeżeli zatrzymujemy się w naskórku, wtedy oczywiście krwawienia nie ma. Natomiast jeżeli chcemy zejść niżej, do warstwy brodawkowatej skóry lub żeby usunąć naprawdę uporczywe blizny do warstwy siateczkowatej skóry, wtedy osiągamy naczynia krwionośne i zabieg jest bardzo krwawy. Kolejny zabieg, po którym lepiej chwilę odczekać, zanim wyjdzie się do sklepu albo do pracy, to każdy niemal zabieg laserem CO2. Właśnie, niemal każdy czy każdy? Nie każdy. Tutaj podobnie jak w dermabrazji, zależy, który poziom skóry osiągamy. Natomiast jeżeli chcemy uzyskać dobry efekt przeciwstarzeniowy, i dobry efekt na przykład w redukcji blizn trądzikowych, wtedy wchodzimy głębiej i z takich tuneli, które wycinamy laserem frakcyjnym w głąb skóry, możemy uzyskać wyciek osocza i kropelkowaty wyciek skóry, wyciek krwi ze skóry. Także tak, wtedy zabiegi są krwawe. A jakie zabiegi konkretnie wykonujemy tym laserem i po co dajemy się tak masakrować? Dzięki laserowi frakcyjnemu możemy zredukować przebarwienia i uzyskać ujędrnienie, odmłodzenie skóry. Jest to też złoty środek w leczeniu blizn, na przykład potrądzikowych, ale też takich blizn po jakiejś traumie, czyli po jakimś przecięciu skóry. I laser CO2, laser frakcyjny CO2 charakteryzuje się tym, że robimy mnóstwo tuneli w głąb skóry, a pomiędzy tymi tunelami zostawiamy skórę zdrową, dlatego szybciej ona się goi i jest rzeczywiście stanowi pewien złoty środek w ujędrnianiu skóry i w redukcji blizn potrądzikowych. A dla ujędrnienia skóry wystarczy jedna sesja taka zabiegowa, czy trzeba będzie powtarzać? Wszystko zależy od pacjenta. Jeżeli jest to pacjent młody, wtedy zazwyczaj wykonujemy jedną sesję raz do roku. Natomiast jeżeli jest to pacjent starszy, jeżeli chodzi o zabiegi odmładzające, to wtedy robimy odstęp zazwyczaj około 6 tygodni pomiędzy zabiegami i takich zabiegów wykonujemy na przykład 2-3 w sezonie. Sezon to jest zima, jesień i wiosna, oczywiście wczesna wiosna, gdzie jeszcze nie mamy słońca, lub kiedy, natomiast jeśli usuwamy blizny, to wtedy spotykamy się z pacjentem dość często i za każdym razem uzyskujemy poprawę wyglądu skóry. Dotarłyśmy do zabiegu vampirzy lifting. Zacznijmy od tego, że jest to nazwa jednego konkretnego zabiegu konkretnym preparatem, czyli preparatem Regeneris. Nazwa jest zastrzeżona i nie wolno jej używać w odniesieniu do innych zabiegów z użyciem osocza bogatopłytkowego. W takim razie pojawia się pytanie, co takiego jest w tym Regenerisie i czym różnią się dostępne na rynku zestawy PRP? Oczywiście na rynku istnieje wiele zestawów do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego. Definicja osocza bogatopłytkowego to jest po prostu osocze z większym stężeniem płytek niż występuje to normalnie w organizmie ludzkim. Dlatego jest to bardzo ogólna definicja i mamy wiele zestawów. Różnią się one obecnością lub nie żelu separacyjnego, rodzajem wirowania, sposobem wirowania. Różnic jest wiele, natomiast to, co nas interesuje, musimy używać takich zestawów, które mają odpowiednie certyfikaty i które mają odpowiednie badania i dowody na to, jak duże stężenie płytek krwi uzyskujemy. Na przykład w Regenerisie zagęszczamy płytki 1,7 razy bardziej
niż w organizmie ludzkim. Co ważne jest, w różnych zestawach mamy też różną przeżywalność płytek. W Regenerisie akurat ponad 90%. Dlatego musimy używać zestawów wiarygodnych i tylko nimi możemy pracować tak, aby uzyskać dobrą regenerację skóry, bo właśnie o te płytki w osoczu nam chodzi. Czy przed zabiegiem PRP trzeba koniecznie wykonać badanie krwi i jak sprawdzić wartość osocza? Nie, przed zabiegiem estetycznym nie wykonujemy badań krwi, ponieważ przychodzi do nas pacjent zdrowy. Przeprowadzamy natomiast z nim wywiad lekarski dotyczący niedawno przebytych infekcji, ciąży, karmienia piersią, chorób nowotworowych oraz chorób infekcyjnych. Jeżeli wykluczymy przeciwwskazania i wiemy, że pacjent nie jest chory na żadną chorobę hematologiczną, która by sprawiała, że ilość płytek krwi jest niska, wtedy oczywiście przeprowadzamy zabieg bez badań laboratoryjnych. A czy efekt silnego krwawienia i maska z krwi to konieczny element tego zabiegu? Czy jeśli tego krwawienia nie ma, to znaczy, że zabieg jest źle wykonany? Nie. Nazwa zabiegu pochodzi stąd, że pobieramy krew, odwirowujemy i prowadzimy cały zabieg na własnej krwi, na tym materiale autologicznym. Natomiast krwawienie występuje wtedy, kiedy igłą przekuwamy, podając śródskórnie preparat, przekuwamy nasze własne naczynia krwionośne, to znaczy naczynia krwionośne pacjenta. Dla nas najważniejsze jest, żeby podać materiał śródskórnie. A czy jest duże krwawienie, czy nie, to jest bardzo sytuacja osobnicza i zależy przede wszystkim od pacjenta. A czego możemy się po tych zabiegach spodziewać? Jakie są efekty i co ważne, jak długo się utrzymują? Jest to zabieg regenerujący, czyli uzyskujemy poprawę napięcia skóry, poprawę wyglądu skóry, zwężenie porów, skóra jest bardziej jędrna. Natomiast nie uzyskamy zmniejszenia ilości skóry, jeśli skóra jest rozciągnięta. Jest to zabieg przede wszystkim regeneracyjny. To, że zabiegi medycyny estetycznej, niektóre zabiegi trzeba dla najlepszej skuteczności powtarzać, to wiadomo. Więc zapytam w przypadku osocza, jak często trzeba wykonywać te zabiegi? Najczęściej zabiegi wykonujemy w takim schemacie jeden zabieg raz na 2-3 tygodnie, po 4 zabiegi w serii. Natomiast jeżeli pacjentka jest w seriach zabiegowych, wtedy ten schemat nas nie interesuje i dobieramy go indywidualnie. A jeżeli mówimy już o słowie wampirzy lifting, to ile liftingu jest w wampirzym liftingu? Uzyskujemy poprawę napięcia i przebudowę skóry, jej prawdziwą regenerację. No nie uzyskamy zmniejszenia ilości rozciągniętej skóry. Z takim problemem musimy zgłosić się do chirurga. Natomiast jeśli chcemy się zregenerować i mieć ładną, zdrową skórę, to wtedy wykonujemy osocze bogatopłytkowe. A co będzie, jeżeli pójdziemy dalej w tych budzących grozę zabiegach i połączymy dwa zabiegi, czyli osocze bogatopłytkowe, tak zwany wampirzy lifting i laser CO2? Bardzo chętnie łączymy właśnie te dwa zabiegi. Dlaczego? Dlatego, że laserem CO2 uszkadzamy skórę i wymuszamy proces gojenia, a dodając osocze, pobudzamy całą regenerację, czyli ta wymuszona regeneracja poprzez uszkodzenia laserowe będzie zachodziła szybciej i bardziej efektywnie, czyli efekt zabiegu będzie jeszcze lepszy. Pani doktor, możemy śmiało powiedzieć, że wiele, wiele takich zabiegów ma Pani już za sobą. Proszę powiedzieć naszym widzom, czy rzeczywiście one powinny budzić grozę, czy te zabiegi są tak straszne, jak je malują? Zabiegi nie są straszne, absolutnie, ponieważ pacjent tej krwi nie widzi. Tą krew widzę tylko ja. Natomiast pacjent może zauważyć tylko wspaniałe efekty po zabiegu. Także powinniśmy się raczej cieszyć, a nie bać, że takie zabiegi mamy możliwość, żeby z nich korzystać. Pani doktor, serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym widzom dziękujemy również i widzimy się w kolejnym odcinku naszego wirtualnego studia. Dziękuję bardzo za spotkanie.